Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do przeczytania książki Zawierucha, autorstwa Stanisława Krzemińskiego, jednej z książek z cyklu Drogi do wolności. Cykl opowiada o losach rodziny Biernackich i o trzech siostrach, które próbują w męskim świecie na początku XX wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym, walczyć o swoje marzenia i o to, żeby móc się stać pełnoprawnymi graczami z mężczyznami w tamtych czasach męskim świecie. Książka Zawierucha akurat opisuje okres, kiedy formuje się państwo polskie, kiedy jest zawierucha polityczna, a także w życiach naszych bohaterek jest zawierucha. Moja bohaterka przechodzi okres przemiany od dziewczynki do dorosłej kobiety. Musi zmierzyć się z tym, czy chce zostać idealną kobietą w patriarchalnym świecie, w patriarchalnym stylu, tak jak marzyła, żeby spełnić pewnego rodzaju obowiązek, czy będzie wyznaczać swoje marzenia i szukać swojej własnej drogi do szczęścia. Będzie nawet pojedynek. Będzie także w książce epizod taki, że moja postać będzie brała udział w liczeniu głosów, w pierwszym liczeniu głosów, w głosowaniu kobiet w 1919 roku w styczniu. No serdecznie Państwa zapraszam. Uważam też, że warto czytać książkę, tym bardziej jeśli się obejrzy serial Drogi do wolności.